Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was kolejny filmik. Tym razem pokażę Wam, co do mnie wysłali firmy. Trzy paczki dzisiaj dostałam. Pierwsza paczka jest od Maybelline, druga od H&M i trzecia od Lidla. Już domyślam się, że w pierwszej paczce, czyli w Lidlu, są rzeczy do jedzenia, pyszne rzeczy. W drugiej H&M są rzeczy... ubranie, pewnie? Albo coś innego. Oni zawsze to, wiecie, coś nowego wymyślają. A trzecia paczka jest od Maybelline i tam na pewno są kosmetyki. Wiem, że tam jest po prostu coś, co zrobi mnie piękną. Wiecie, że uwielbiam się malować, dlatego kosmetyki zawsze są mile widziane w moim domu. Więc zacznijmy może od pierwszej paczki, od paczki Maybelline, tam gdzie są kosmetyki. Pokażę Wam, jak wygląda zawartość torebki w środku. Na zewnątrz nic ciekawego nie ma, ale w środku za to mamy fajne rzeczy. Zacznę od największego opakowania. Jasny podkład Better Skin. Widziałam reklamę w internecie Super Stay Better Skin. Jestem ciekawa, jak się sprawdzi u mnie ten podkład. Tym bardziej, że ja jestem dosyć wymagająca, jeżeli chodzi o podkłady. Nie musi być zbyt gęsty, zbyt ciężki, ale też nie musi być za lekki, ponieważ moja skóra potrzebuje trochę krycia. Więc zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Następny produkt. Już pchnęłam tą paczkę H&M Beauty. Także róże do policzków Dream Touch Blush. Bardzo mi odpowiadają, dlatego że wiecie, nie ma takiego poczucia ściągniętej skóry, zwłaszcza jak ktoś ma suchą skórę, to idealnie takie róże pasują. Jeden jest, jak już mówiłam, Dream Touch Blush numer 5. Ten kolor jest jaśniejszy, jasny taki, powiedziałabym, pastelowy róż, a drugi bardzo w zasadzie są podobne do siebie, tylko ten jest bardziej intensywny i to jest Maybelline Dream Touch Blush numer 6 i on jest bardziej nasycony. Tym się tylko różni. Zobaczymy, bo w następnych filmikach będę sprawdzać te kosmetyki. Czy się nadają? Właśnie widzę, że mam tutaj sporo szminek. A mianowicie 5 szminek dostałam od Maybelline. Próbuję je jakoś zmieścić w moich małych dłoniach. Jest to nowa linia, którą chciałam bardzo wypróbować, dlatego jestem zachwycona generalnie tym, że mogę z Wami to wypróbować w następnych filmikach. I czekajcie, bo będę testowała szmineczki. Ciekawa jestem, jak te kolory będą wyglądać na moich ustach. O, i jest coś ciekawego, kolor, którego w zasadzie nigdy nie miałam u siebie. 930 Nude Embrace. Nie będę pokazywała Wam tego, jak wyglądają te szminki w środku. Tylko tutaj pokażę Wam na zewnątrz, dlatego że no, chcę, żeby było ciekawie na następnych filmach, jak już będę je testować. A następnym produktem jest tusz do rzęs. Maybelline Colossal Go Chaotic. Tak on wygląda. Ja mam krótkie rzęsy, więc potrzebuję, żeby tusz był dosyć mocny, intensywny, czarny. Zdecydowanie wolę czarny kolor, to jest czarny tusz do rzęs, który podobno musi wydłużyć rzęsy i też dodać im objętości. Objętości generalnie nie potrzebuję, ale długość, o, to jest moje marzenie. Także cieszę się, że ten tusz jest tutaj ze mną. Nie, no lubię kosmetyki, więc dlatego wiecie, to są moje dzieci. Jeszcze mam dwa koty oprócz kosmetyków. Pokażę Wam kiedyś moją szafę z kosmetykami, właśnie tak żartuję sobie, bo generalnie gdybym miała tyle dzieci, to zbankrutowałabym, bo kosmetyków mam po prostu całą szafę. Highlighter, ale to jest... co to jest właśnie? Korektor, który rozświetla, rozświetlający korektor. Następny produkt, który mamy, to jest rozświetlający korektor. Dream Lumi Touch. Jest to jeden z moich ulubionych produktów Maybelline, dlatego chciałam Wam o nim więcej opowiedzieć w którymś z filmików. Ja teraz jestem w ogóle bez korektora, dlatego że mi się skończył i cieszę się, że znów przyszedł do mnie mój ukochany super korektor. Koniec. Jeżeli chodzi o produkty, nie? O Boże, tak mało. Czemu tak mało? A, niedługo muszę wychodzić w ogóle, Boże. To streszczamy się. Następna paczka jest od H&M Beauty. Nie ma tu za wiele, ale jest urocza ta paczka. Są tu róże i też jakiś taki makijaż, który wybrali specjaliści z H&M Beauty dla mnie. Przejdę do następnej paczki, która jest smakowita, a ja zgładniałam, więc wiecie, to jest idealny moment na to, żeby ją otworzyć, a później zjeść. Przy Was nie będę jadła. Nie jestem aż taka zła. Jak miło, że do nas zaglądasz. No, zaglądam do Lidla często, bo oni mają, wiecie, takie tygodnie włoskie, francuskie, coś tam, no i lubię tam coś kupić, jeżeli chodzi o te rzeczy.
Nie wiem, czy chcecie, żebym przeczytała to, co do mnie napisali, bo wysłali mi jakiś list. Rozpakowałam go już. Tutaj widzicie list. I jest napisane Bonjour Natalie. Czyli to francuski już tydzień, wiadomo, nie? Paryskie uliczki, liczne kawiarenki, piękne kamienice, wyrafinowane kobiety, eleganccy mężczyźni, obudzicielski język francuski, croissanty o poranku, podwieżą Eiffla. O tak, bardzo chętnie. Aha, i zachęcamy Cię zatem do wypróbowania, oraz podzielenia się z nami własnym pomysłem na kolację we francuskim stylu lub pochwalenia się Twoją deską serów. Wiadomo, napisali, że będą sery. Sery. To są, nie wiem, co to jest, wygląda to na noże. Zobaczymy, otworzę i będziemy wiedzieć, co jest w środku. Firmy Ernesto. Dostałam noże firmy Ernesto. Znaczy do serów to w ogóle chyba nie mam noży. Cheese knife set, czyli noże do serów. Także to tyle, jeżeli chodzi o noże. Widzę, że tutaj jest butelka. A ja nie piję alkoholu, nie, dlaczego mi to zrobiliście? No właśnie, jest butelka z winem. Wino wygląda w ten sposób. I... No ja go nie wypiję, jak już mówiłam. No. Wstępny produkt jest dosyć ciężki, więc ja nie wiem, jak go wyjmę stąd. Okej, okay, udało się. I to jest coś ciężkiego. Coś zimnego, tak mi się wydaje. Przejdźmy do pierwszego produktu, który widzę w opakowaniu. I tu jest ser Blue Village. Później jest Duc de Cor, soft cheese, w każdym razie też ser. Też jakiś ser. Fromage. Ser, w sensie. Fromage. Kozie ser. Ser brie. I nie wiem, z kminem ser. Fajnie, ja lubię kmin. I następny ser. Też camembert. Camembert, ser miękki z czerwonymi kulturami bakterii. A chleb? Nie ma. Słodzony przedziel z kasztanów jadalnych o smaku waniliowym. I w ogóle kasztany są super. Nie wiem, czy kiedyś jedliście takie smażone, czy grillowane na ogniu. Są po prostu zarąbiste. A w ogóle, jeżeli ten filmik Wam się podobał, to oczywiście kciuki do góry. Takie duże kciuki. No, dla glam. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś komentarze, to oczywiście piszcie je pod tym filmikiem albo na moim Insta Glamorina Official. Zapraszam bardzo serdecznie. No i myślę, że to na tyle. Widzimy się. Pa, pa!